No więc witam ja Was wszystkich serdecznie. Jak zapewne nie wiecie, przez cały wrzesień siedzę w Pucku. Widać chyba za mną, że to Puck. A teraz powinno być może przez chwilę widać pucką farę. Widać kawałek dachu, widać. No i siedzę w tym Pucku i cały wrzesień wożę dezetą letników, po prostu turnusy. Bardzo fajne, świetni ludzie, ale wiadomo, RODO, nic nie mogłam nagrać z tego pokazać, ale dzisiaj jest sobota i dzisiaj już po fajrancie to mogę sobie pójść zobaczyć do portu, co jest fajnego i pokażę Wam coś, co jest naprawdę fajne, naprawdę ciekawe i na pewno tego, żeście nie widzieli. Zapraszam do oglądania. Przypominam, żeby dać łapkę i suba, a za mną, czy widzicie te małe jachciki? Tak, to właśnie o to chodzi. Kadłub nie może przekraczać długości 1 metra. Jest tani, bo jest wykonany tylko i wyłącznie z tkaniny szklanej. Nie może być włókna węglowego ani kewlarowego. Formuła oczywiście żagli bardzo ściśle określona, natomiast mechanizmy wewnętrzne pozwalają na sterowanie żaglami, czyli wybiera szoty i luzuje i steruje sterem. Wobec tego pełne żeglarstwo. Trasa taka sama jak w dużym żeglarstwie, przepisy idealnie takie same jak w dużym żeglarstwie, więc mamy taką mikroskalę dużego żeglarstwa. 96 składa protest! 48 na mecie. 90. Kasper, brawy! Brawy! Zrobiłem! Też duża frajda, dużo fajnej zabawy. I jest jeden plus tego wszystkiego, a mianowicie taki, że poprawki można wykonać zarówno poprawiające jakość pływania, szybkość tego modelu w sezonie, albo zmienić zupełnie konstrukcję w przeciągu zimy i wiosną już wystartować nowym modelem. Radiojachting.pl to jest nasza strona. Jesteśmy modelarzami żaglowymi. Rozgrywamy 3 mistrzostwa świata, 3 mistrzostwa Polski. Puck jest dobrym miejscem do żeglowania, wobec tego modelarze żaglowi, którzy są zrzeszeni w sekcji, rozgrywają w tej chwili mistrzostwa Polski. To jest najmniejsza klasa, najbardziej powszechna, politechniczna, bo jak widać młodzież startuje i ludzie mają troszeczkę zaawansowani wiekiem. A ja jestem komandorem i zapraszam na naszą stronę Radio Jakub. No, tam asy położyły Pucka. Naprawdę, to trzeba się nieźle starać. To trzeba być zdolnym, żeby to zrobić. Ale już mokrzy, scholowani i pewnie zaraz będzie wszystko dobrze.
tymczasem poproszę o łapkę w górę, poproszę o suba, tu jest gdzieś taki przycisk subskrybuj i napisz w komentarzu, jak Ci się podoba to, co Wam dzisiaj pokazałam. Do zobaczenia, do usłyszenia.